Cześć Joachimie! Pozdrawiam Cię ze Słonecznego Cieszyna. Jak wiesz, będę tu do końca sierpnia. Codziennie uczę się języka polskiego, chodzę też na wykłady o polskiej kulturze, historii, kuchni i edukacji. Bardzo się cieszę, bo coraz lepiej mówię i w końcu wcale nie mało rozumiem. Poznałam tu wiele ciekawych osób z Białorusi. Indonezji i Brazylii. Razem spędzamy wolny czas. Wspólnie włóczymy się po mieście, dużo rozmawiamy, słuchamy hip hopu, a czasem starego, dobrego rock'n'roll'a. W weekendy jeździmy na dłuższe wycieczki. Załączam zdjęcia przepięknych, beskickich pejzaży oraz żubrów, które widziałam w pszczynie. To naprawdę potężne zwierzęta. Dzisiaj po południu pójdziemy na Cieszyński rynek, żeby wziąć udział w wieczorze narodów. Będzie tam dużo muzyki i zabawy oraz przysmaki z różnych stron świata. Na pewno nie zabraknie japońskiego sushi, włoskiej pizzy i tureckiej hałwy. Nie mogę doczekać się, gdy wszyscy razem zatańczymy poloneza. To polski taniec dawniej nazywany chodzonym. Mimo że do wyjazdu zostało jeszcze trochę czasu, już teraz martwię się, jak uda mi się spakować. Przyjechałam z niewielkim bagażem, ale jak się domyślasz, kupiłam co nieco sporo książek oraz pamiątkowe gadżety z biało-czerwoną flagą Polski dla mamy i dziadka. Dla ciebie wybrałam jasno-czerwoną koszulkę z napisem Niepodległa. W tym roku Polacy świętują stulecie odzyskania niepodległości, ponieważ od stu lat Polska znów jest na mapie Europy. Przyznam, że dopiero teraz dowiedziałam się tak wielu ważnych rzeczy: na przykład tego, że ptak w herbie Polski to orzeł Bielik. Nie miałam też dotąd pojęcia, kim był Józef Piłsudski oraz do jakich wydarzeń nawiązuje polski hymn narodowy którego słowa napisał Józef Wybicki. Mam nadzieję, że u ciebie wszystko w porządku. A jak wam mijają wakacje? Życzę dużo słońca i przepraszam za błędy, ale to mój pierwszy tak długi e-mail po polsku. Ściskam mocno Marlena.